Cześć, witajcie ponownie na kanale Sail Trump. Po 3 dniach czołgania pod prąd, pod wiatr. Za moimi plecami wielka marina jest otwierana 2 razy dziennie na kilka godzin. Poza tym czasem, poza tym otwarciem, marina staje się wanną napełnioną wodą i odciętą od morza. Pływy pomiędzy 4 a 6 metrów. Sam Vast, Normandia, niewielka rybacka miejscowość, która powoli staje się mekką żeglarstwa. Są tutaj liczne szkółki żeglarskie. Pływają tu dzieciaki na laserach, na optymistach, katamaranach. Zanim wyruszyliśmy do Sand Vast, postanowiliśmy wyczyścić dno łódki z wodorostów i położyć nowy antifouling. Żeby to zrobić, trzeba wyciągnąć łódkę z wody albo wyciągnąć wodę spod łódki. Zdecydowaliśmy się na to drugie rozwiązanie. Jest mniej kosztowne, ale obarczone pewnym ryzykiem. Łódka może się wywrócić, kil może się wbić w dno. No i nigdy wcześniej tego nie robiliśmy. Na szczęście się udało. Dno łódki wyczyszczone, śruba napędowa odzyskała swój dawny, pierwotny kształt. Jednocześnie prowadziliśmy poszukiwania zaginionej kotki Skarpety. Już mamy kolekcję plakatów w różnych językach, po angielsku, po holendersku. Ostatecznie odnalazła się, no i ruszamy dalej. Ruszamy do Sand Vast. Jedziemy pod prąd, pod wiatr, zdobywając kolejne mile, aż wreszcie docieramy do południka Greenwich Zero. To pierwszy sukces w tym rejsie. Do portu wchodzimy z cieknącym wałem i zerwanym fałem Gennakera. Trzymajcie się, dzięki serdeczne za wszystko, co dla nas robicie. Do zobaczenia w Breście.